Państwa w finałowym odcinku programu MasterChef Student Edition. Po całym sezonie pełnym niezwykłych zmagań oraz sytuacji, których nie widzieliście i nie zobaczycie, udało nam się wybrać dwóch najlepiej gotujących studentów tego roku. Poznajmy naszych dzisiejszych uczestników. Nazywam się Noelia Mandela. Jestem pierwszy. Nazywam się Jędrek, mam 22 lata. Przyjechałam z Wadowic. To jest moje miasto, Wadowice. Yo. Studiuję prawo i administrację na pierwszym roku od 3 lat. Bo co? Bo mogę! Moje ulubione zajęcia to nielegalne walki kogutów, dealerka i spacery z moim psem Puszkiem. A jak chcesz, to mogę też sprzedać darmową kozę dla twoich przyjaciół. Gdybyś wygrał ten program, co zrobiłbyś z wygraną? Za wygraną zrobiłbym sobie jakąś fajną dziarę i kupiłbym dożywotni zapas kości do mojego pieska. Słyszysz, Puszek? Będziesz w psim raju! Gdzie on jest? Cholera jasna, znowu mnie wykiwał! Puszek! Do nogi! Czy mogę teraz ja? A mów, muszę znaleźć tego kurka. Cześć! Nazywam się Noelia Manuela Orzut-Asak. Mam 20 lat i jestem z Warszawy i studiuję na drugim roku kosmetologii. Serio? A jaki temat zajęć na wydziale lubisz najbardziej? A ty trzeba chodzić na jakieś zajęcia? No nieważne. Moimi ulubionymi zajęciami jest malowanie paznokci, robienie fryzur, robienie makijażu, a no i jeszcze zakupy. Gdybyś wygrała ten program, co zrobiłabyś z pieniędzmi? Tak w zasadzie to nie potrzebuję być w tym programie, dlatego że mój tatuś ma tyle pieniędzy, że na nic mi nie brakuje. To po kiego tu przyszłaś? Jak to dlaczego? Żeby być w telewizji. Dobrze, skoro wszyscy już was znają, czas dowiedzieć się, co was dzisiaj czeka. Dzisiaj będziecie gotować... Petunia. Yes, Bartholomew? I want to break up. You break up with me, I break your foot! Ups, przepraszam za to. Waszym dzisiejszym zadaniem będzie ugotować waszą ulubioną potrawę po zajęciach. Macie na to dokładnie 1 godzinę, ale zanim to macie 5 minut w naszej cudownej studenckiej lodówce. Go! Uwaga, uczestnicy, zostało 5 minut. Okej. Mamusia je tak robiła, są bardzo dobre. No ja zapraszam. Zechcesz tam coś opowiedzieć o tym daniu? A, tak, to są pierożki świąteczne Noeli. Znaczy się mnie.
są inspirowane nadchodzącymi świętami. Mają w środku mięso i są na takim bardzo ładnym talerzyku ze złotą obwódką. Ciekawy smak. Czym to gotowałaś? W garnku i na patelni. Jędrzku, zapraszam. To danie nazywa się Przemyślenia Andrzeja Procenta. Opowiada ono o trudach bycia studentem, który co tydzień stawia nas w takiej sytuacji, że trzeba wybrać pomiędzy kolejką szotów, a białym magicznym proszkiem od Sebastiana Rogu. Pozdrawiam Sebastiana z 54. Ziomuś, nigdy nie stracę twojej miejscówki, powiedz, pamiętaj o tym. Ta zupa zajęła mi mega dużo mojego cennego czasu i co muszę powiedzieć, niechętnie dzielę się z ludźmi moją szamą, także może pójdźmy na taki deal, że ze względu na to, co mówi nazwa tego programu, pani trochę tego spróbuje i potem po prostu ja zjem resztę, no bo ciało sztuki nie może się zmarnować. Interesujący smak, ale chyba skądś go znam. Wróć na miejsce, Jędrku. Nasi uczestnicy zaprezentowali właśnie swoje dania. W związku z tym czas na przerwę, w ciągu której juror podejmie decyzję, która z nich otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł oraz dwumiesięczny karnet na siłownię. W tym czasie zapraszamy na krótki występ naszego gościa specjalnego. I found love for me. Darling, just dive right in. Powiedziałam krótki! Witam Państwa w nowym odcinku programu MasterChef Student Edition. Po dzisiejszym dniu zmagań naszych uczestników mam zaszczyt ogłosić zwycięzcę. Zostaje nim... Noelia! Dziękuję! Ale nagroda! Jędrku, czy byłbyś tak miły i zaniósł Noeli nagrodę? Jasne. Nie ma sprawy. Yes! Stać mnie na cały rękaw! Puszak, jesteśmy bogaci! Wreszcie zapoznać się z tą stoką z osiedla! Cóż, to już koniec naszego odcinka. Ze względu na mały budżet nie jesteśmy w stanie zrobić kolejnych. Autorski przepis Noeli możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, której co prawda jeszcze nie ma, ale będzie, gdy tylko wygrzebiemy się z ułów. Dziękuję i życzę Państwu miłego dnia! Hi freaks! Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. To zachęci nas do nowych pomysłów i tworzenia nowych odcinków. Bajo! Udało nam się wybrać dwóch najlepiej wyglądających studentów roku 2017. Skoro wszyscy was znają, czas dowiedzieć się, co was dzisiaj czeka. To są... Trzeba wybrać pomiędzy... MasterChef Student Edition. Nazywam się Noelia Emanuela Orzuc za Asak. Zróbmy to jeszcze raz.